fuck! Okej! Okay. On się dobija, ona się dobija! Oh fuck! Oh fuck! Okej, okay. To już było nie za ciekawe. To mi się już nie podobało. Ale na szczęście nie idzie za nami. Albo idzie i nie wiemy o tym. Wow, this game is good. This game is good. Ta gra jest fajna. To mi się podoba. To jest tak właśnie nieprzesadnie taka straszna jak ta ostatnia. Może za wcześnie powiedziałem. Wow. Ej, czekaj, oko mnie swędzi. Oh, nice. Dobra, oko mnie już nie swędzi. No chyba się chyba sobie żartujesz. Tutaj nic nie ma. Okej, okay, więc widocznie w tamtą drogą w ogóle nie mogliśmy iść. To była beznadziejna droga. Jednak musimy się wrócić. Tu są jakieś otwarte drzwi. Wow, to nie są drzwi. Nie, ciemno, czemu, ciągle. Coś posuwam. Posuwam coś nogą. Halo? A! O! Jestem w rogu. O! Spoko. Jak się... Gdzie? Czekaj. Jestem znów w tamtym... No, wróciło mnie do tego pokoju. No chyba cię... Ty lampu, ty jedna. Kurde, przewróciła mnie ta lampa. Pojawiliśmy się teraz jednak tuż z powrotem w tym miejscu. Wow, to się ruszają. Ale fajne. Ale super, to jest zajebiste. I chyba jednak musimy iść tą stroną. Dobra, rzuciło nas tam do tego pokoju. Po raz kolejny wróciłem tutaj. Skubanem mnie przerzuciło z powrotem. Teraz trochę... Co to? Gdzie ja mam iść teraz? O, najwidoczniej nie tam do rogu. Znak jest, dobrze się kieruję. Oh! Oh! Holy fucking shit! Oh god, okej, musimy iść za tym typem. To mnie wystraszyło, helele, to mnie wystraszyło. Tu musimy iść. Wyjście! Jest! Było wyjście. Już nie ma wyjścia. Super. Musimy cisnąć dalej. Ta gra, kurde, jest jednak dłuższa niż się spodziewałem. What is this, my friend? What is this? Chodzimy za... Nic nam nie daje na razie żadnych wskazówek. Okej. Okay. To jest najwidoczniej wskazówka, że mamy iść tą stroną. Myślałem, że nie ma już wskazówek. Co to, kurde, jest? What is this fucking shit, man? Zapraszam! No zapraszam! No halo! Halo! Och, fuck. Okej, zamknięte drzwi. Ktoś tu puka do nas. O kurde, jaka cisza. Otwieramy drzwi czy nie otwieramy? Ja wpuszczam gości zawsze, więc... Halo? Nie, widocznie nie wpuszczamy gości dzisiaj. Goście, moi drodzy... Oh, fuck. Ciągle tam coś, tam coś. Tam nic nie ma, wracamy, nagle jakiś typol, kurde, wyskakuje nam. No ja nie mogę z tym już. O, ja tu szukam pół godziny, gdzie mamy iść. I okazuje się, że musimy przesunąć te szafy tutaj. Tylko nie spadaj, szafko. Wow! Jesus, man! Te windy, czy wanny, czy cokolwiek to jest... Zrobimy sobie wyjście też, jakby ktoś nas zaatakował czy coś tutaj. Teraz dobrze idziemy, ziomy. Teraz dobrze idziemy. To też przesuniemy troszeczkę. Jakby coś tu było, żebyśmy mogli uciekać w razie czego. O! Okej. Tam jakieś światełka, co się dzieje? Chociaż pójdziemy zeksplorować to. Może być tutaj coś ciekawego? Wcale się nie boję! Jakieś drzwi! Się otworzyły. Jest bardzo ciemno. Jest bardzo ciemno. Okej. Okay. Jeszcze jest trochę jaśniej. Te kurde patyki mnie skurzają cały czas. Pojawiają się i mnie straszą z daleka. Okej. Okay. O nie. Kolejne schody. No ja już mam tak znowu w to, że no jak głęboko można iść. Okej. Okay. O! Zmieniają się. O! O! Płyniemy znów. Halo! Halo! O,
Oh no! Oh no! Nie podoba mi się to. O kurde! Zalewa się! Szybko musimy stąd wyjść! O, o, mamy przez stronę. O! Co to za odgłosy? Nie! Nie! Nie, 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 nie. O, ale... Ale fajne. Teraz, na razie się topimy. Super! Topimy się. Umieramy. Zarąbiście. Zawsze o tym marzyłem. Czyli tak wygląda, jak tak, tak wygląda... Jak się człowiek topi. Okej! Okay. O! Jesus Christ! Jakaś ryba czy coś. Halo? Coś tam jest? Coś tu pływa. O ty skubańcu. O ty skubańcu. O! Halo? Halo? Oh God! Jesus! Nie rób mi tego. Dobra. Idziemy tu. Ostatni raz chyba, jeśli przewiduję tą grę dobrze, to teraz... Oh my god! Wiedziałem, ale i tak mnie się przestraszyło. Musimy iść tą stronę. O, okej, możemy przechodzić teraz... Nie, nie możemy przechodzić teraz rzeczy. Musimy odwrócić się. Teraz jesteśmy... Oh my god! Wychodzimy z tego, wow! Wow! Nie wierzę! Oh my god! Dobra, ciśniemy do przodu dalej. Tam jest tutaj, wyszliśmy z tamtego, to było spoko, to była naprawdę fajna sprawa. Teraz możemy wyjść, a wychodzimy z powrotem do tego pokoju. Mieliśmy jeszcze faktycznie tą drugą drogę do sprawdzenia. Mieliśmy tą drugą drogę do sprawdzenia tam, gdzie drzwi były nieotwarte. Właśnie po prawej stronie, jeśli dobrze mówię. Pójdziemy sprawdzić, co tam ciekawego się dzieje. Właśnie tu po prawej, o, tutaj nie byliśmy. Mega sprawa, wow. Boję się, ale w tym samym czasie zajebiście się... Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że się bawię, ale zajebiście przeżywam akcje, które się dzieją. Krew? Dobry znak. Idziemy dalej, idziemy naprzód. Come on, ścianki ładnie. Mozaiki cały czas drą się dalej. Tam widzimy coś. Mi się wydaje, że coś tam jest na końcu. Albo się coś... Albo widzę, mam jakieś schizy. Ale coś tam, albo coś tam widzę na końcu. Krew, kolejna krew, kolejne ślady. Czy tu było jakieś przestępstwo? Czy coś tutaj... Za długi ten korytarz. Nie podoba mi się, że ten korytarz jest taki długi. Oh! God! I teraz co? To nawet nie było straszne, to było chore psychicznie. Jego głowa w ogóle się tak trzęsła tak dziwnie. Nie lubię, jak rzeczy tak wyskakują. Ja zamykam oczy większość czasu, aż słyszę jakiś dźwięk, bo to jest straszne, jak coś ci nagle wyskoczy tak z dupy. Dobra, tu już byliśmy. Dobra, musimy wracać tą drogą, skąd przyszliśmy na początku. Dobrze, że odstawiliśmy te rzeczy tutaj, żebyśmy mieli łatwe przejście. Bo właśnie słyszę, że coś tu... Co się kurde dzieje? Co to za odgłosy? Halo? Chyba źle poszedliśmy. Ale słyszę różne rzeczy, to jest... Pewnie też słyszycie, bo kurde macie dźwięk z gry, nie? Ale zdaje mi się, że w tą stronę jednak musimy iść. Zgadza się. Jest coraz głośniej. Oh god! Ten człowiek może wyszedł. Ten człowiek od wcześniej mógł. Mógł wyjść. Mógł wyjść. Mógł wyjść. Okej, nie ma go. Dobra, super, super. Wow! Ognie! Idziemy w kierunku ognia. Yes! Ogień może być. Może oznaczać światło, przynajmniej będziemy coś widzieli. Co są piecyki, czy co? Co? Co tu się dzieje? Halo? Ciągle mnie straszy to.
za głośne! Oh my fucking god! Wybuchło mi w twarz! This is crazy! This game is crazy! O! Tunele! I będzie wyjście, moi drodzy! Chyba będzie wyjście w końcu z tego szalonego pomieszczenia. Okrągły tunel, jedziemy w okrągły tunel. Jest okrągły, i leci krew. A, faktycznie leci krew. Nie tylko z naszym ruchem. Co się dzieje? Ten dźwięk mi się nie podoba. Wodospad! Skaczemy? Myślałem, że... Skaczemy! I teraz nas zje ta ryba. Nawet śmieszne, ale nie śmieszne, bo jak coś wyskoczy zaraz, obrócę się i kurde będzie przed moją twarzą, czuję to. Bo nie mogę się nawet ruszać tutaj, no daj spokój. Coś tu będzie. O, wieloryb! O, już myślałem, że będę się bał, a tutaj jakieś... Kurde, cholera, nie wiem co to jest, to jest coś dziwnego. Jakiś wieloryb? Co tu jest? Halo? Co to jest? Rekin? Rekin! Jak ja nienawidzę rekinów. Dobrze, se popłynął. Byśmy se popłynęli stąd już, a nie siedzimy tutaj. Tylko, że nie pamiętam, żeby w zwłokach kiedykolwiek był rekin. No, ale wiesz. Bez komentarza. Ale chciałbym stąd już wyjść. Jeśli można. Proszę bardzo, proszę ładnie. Halo, proszę na 3, 2, 1. Poprosiłem. Bardzo, modlę się, pomódl się ze mną. Modlimy się. Modlimy się, może się spełni. O, proszę Boga, żebyśmy wyszliśmy stąd. Święty internecie, święty Okulusie, Bóg Okulusów, największy Okulus Dake 2, proszę wypuść nas z tego pomieszczenia. Dobra, nie wypuścił nas. O! O! Ty skurcze bieku, wiedziałem, że wrócisz. Episod 1, koniec! Wyszliśmy! Nie z drogą, którą spodziewaliśmy się. Dobra, ziomy, przeżyliśmy tą akcję, aż mi się głowa spociła i włosy splaszczyły. Ale jeśli chcecie kolejny odcinek z Okulusa, dobijajcie 1 000 000 łapek w górę. Widzimy się w następnym odcinku. I pamiętajcie, że też stawiłem wyzwanie czy pytanie, jeden z waszych ulubionych serii na kanale Steel TV. Ziomeczki! Widzimy się w następnym odcinku. Bye.